Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu i będziemy poszukiwać nieszczęsnego pierścionka legendarnego, którego jeszcze nie znaleźliśmy jako jedynego tak naprawdę. Może jakaś broń jeszcze poleci w międzyczasie, zobaczymy, no ale głównie skupiamy się na pierścionku, którego niestety w dalszym ciągu nam brakuje. Oprócz tego pokażę wam, jak nam poszło na zabójcy ten legendarny loszek, bo wydaje mi się, że tam naprawdę świetnie mi to poszło i bardzo duże szczęście miałem, więc zaraz do tego przejdziemy. No i co? Jeszcze wyciśniemy trochę z tego kontentu legendarno-lochowego, no bo wiemy, że niebawem się kończy. A w tym tygodniu mam naprawdę dużo pomysłów na odcinki dla was. Co chwilę się coś będzie pojawiać, więc stwierdziłem, że tak wplotę sobie jeden odcinek z LD jeszcze. No na wstępie oczywiście możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Linki są przy piętym komentarzu w opisie. Zostawiajcie łapę w górę w tym momencie. Zjeżdżajcie w dół i klikajcie tą łapę. Zostawiajcie suba z dzwonem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i możecie pisać komentarze, że jak tam wam idzie. Ten odcinek dostaniecie chyba w czwartek, tak mi się wydaje, więc no jeszcze kilka dni tego legendarnego lochu zrobiliście. Widziałem, jak tam na Discordzie się u mnie chwalicie. Dużo osób free to play już pokończyło ten loch, ja to nagrałem we wtorek, więc bierzcie to pod uwagę. Dużo osób już na pewno ten legendarny loch pokończyło i tak dalej, więc mi się wydaje, że wiele osób free to play zrobi ten loch minimum dwa razy, a może jeszcze dwa i trochę. Tak więc chyba nie wygląda to wcale tak źle. Okej, tak jak mówię, nic się w zasadzie na tym magu nie zmieniło, dlatego że w dalszym ciągu brakuje nam pierścienia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te legendarki? No to w sumie również tutaj nam tylko tego nieszczęsnego pierścienia brakuje. Jak już ten pierścień dostaniemy, to jak widzicie, tutaj mamy wszystko, tu mamy wszystko oprócz jeszcze broni i tarczy, no ale to sobie możemy ogarnąć poprzez zmianę wyglądu, to co wam w poniedziałkowym filmie pokazywałem. Tak więc no ten nieszczęsny pierścień i będziemy mieli tak naprawdę wszystko. Biorąc pod uwagę, że zrobiłem tutaj ten loszek 19 razy, to chyba wynik nie jest wcale taki zły, tak szczerze, bo no jednak jednego itemu tylko, no wiadomo, jeszcze broń by mogła być lepsza, ale jak nie poleci, to też się nic nie dzieje, to sobie założymy tą, którą mam tutaj. Natomiast bardzo ciekawa sprawa odnośnie zabójcy. Jak wiemy, na zabójcy, no niestety legendarny loch to jest katorga, bo trzeba znaleźć przynajmniej dwie te bronie, no ale jak widzicie, na zabójcy w tym momencie już mam wszystko zrobione, wszystko znalezione, wszystkie itemki wymienione i nawet dwie bronie. Co ciekawe, udało mi się to zrobić w 17 podejść, również świetny wynik moim zdaniem, bardzo dobry, i stwierdziłem, że już na tym zabójcy więcej tego legendarnego lochu nie robię. Golda i tak już mi nie leci jakoś wcale dużo, epików już mam tutaj wypchany plecak po same brzegi, jeszcze oczywiście będę robił za darmo, ale grzybów już nie planuję wydawać po tym, jak wyleciała mi druga broń. Dlatego, że i tak mam praktycznie wszystko. Brakuje mi tak naprawdę, no wiadomo, te dwie rzeczy sobie zdobędę poprzez zmianę wyglądu. Brakuje mi tylko tego amuletu. Mam zamiast tego amuletu ten, tak więc dla tego jednego itemku chyba się nie napinam, bo szkoda grzybów, a nie wiadomo, może mi na przykład wylecieć za 10 podejść, za 15, to się totalnie nie będzie opłacało. Znajdę go sobie najwyżej za rok. Taki mam plan, bo i tak no jeden item w tą czy w tą raczej dużej różnicy na mimo wszystko nie zrobi w tym dropie legendarnych gemów, no a grunt, że tutaj jestem przebrany we wszystko nowe. Jeżeli chodzi o bronię, to jak widzicie, poleciała mi taka, która rozrzut ma nie najgorszy, ale też nie najlepszy, no ale tutaj druga taka. Ta już ma naprawdę fajny rozrzut, naprawdę fajnie to wyszło, więc osobiście jestem zadowolony, że tego zabójcę udało nam się tak szybko przebrać. No i ten loszek mamy z głowy, kolejny pewnie będzie na urodziny. Dobra. Więc to by było na tyle odnośnie chwalenia się i możemy lecieć dalej. Teraz, tak jak mówię, tutaj lecimy po ten pierścionek. Troszkę już zacząłem, może dzisiaj zrobię w ogóle dwa podejścia na tym odcinku, zobaczymy, jak nam to będzie szło. Tu zaczynam, no bo oczywiście wszedłem sobie po ostatnim zrobieniu za darmo, więc jakby muszę sobie przypomnieć, jak to tu nam wygląda. Mamy kółko, możemy wziąć, super, kluczyk, to możemy sobie go od razu zużyć, no i lecimy dalej. Przesunę delikatnie mikrofon, żeby na pewno było ok. No i zobaczymy, czy ten pierścionek nam wyleci. Jeżeli by nam wyleciał pierścionek, to już również tutaj kończę robić ten legendarny loch. Grunt, że jestem po prostu przebrany, to jest najważniejsze w tym momencie w całości. No a jeżeli w międzyczasie zamiast pierścionka nam wyleci broń z lepszym rozrzutem, to w sumie jeszcze lepiej. Dobra, to mogę wrzucić do kibla, żeby już mieć to z głowy i możemy od razu sobie rozmontować. No tutaj ten ekwipunek cały czas pełny, jak sami widzicie, tu od razu misyjkę zrobiliśmy. No i dobra, co my tu mamy ciekawego? Szansa na odblokowane drzwi. Myślę, że mogę to wziąć, ta runa jest naprawdę
naprawdę świetna. Więc okej, lecimy dalej. O, już mamy pierwsze drzwi odblokowane, mamy jakieś rękawice, no ale ja będę raczej rozmontował tylko i wyłącznie epiki, dlatego że okej, bardzo fajny bufik, super, może jakoś dociągniemy tutaj do klucznika. Ja będę brał tylko i wyłącznie epiki do rozmontowania, bo pewnie jeszcze troszkę mi ich poleci. Kolejny chciałem powiedzieć, że buff, no ale niestety nie buff, tylko debuff. Tu jeszcze nam się udało, spróbujemy wejść tu. Bardzo mała szansa, że te klucze dostaniemy, ale spróbuję, zaryzykuję. No niestety, nie udało się. Trudno, lecimy dalej. Teraz dobrze by było u klucznika, o ile w ogóle nam się uda do niego jakoś dojść, zanim padniemy. 35 piętro, tu nam się uda? No nie, niestety. Miałem tego debuffa, jeszcze nie udało się uniknąć, więc musimy wbić. No i okej, lecimy dalej, mamy klucznika. Teraz z pełnym życiem na pewno dokładnie. Chciałbym tutaj wziąć sobie mięśniaczki. No i nie wiem, czy no teraz będzie lepiej chyba walczyć, to zdecydowanie. Tu od razu za pamięci sprzedam. Chociaż i tak fajnie działa ten komunikat, który pokazuje, że mamy pełny ekwipunek przed tym, jakbyśmy mieli coś dostać, nie? To jest bardzo fajne, bo dzięki temu się nie zapomnimy. Tu jeszcze zawalczę, dlatego że i tak miałem tego mięśniaczka. No i jak widzicie, mam 5 kluczy, mogę go użyć na przykład w tym momencie. I teraz jeszcze dostajemy 4 otwarcia za darmo drzwi, więc super, że tak powiem. Okej, tutaj cyk. No i dobra, tak to wygląda. Pisaliście mi o turorze, że chcecie już... W ogóle zginiemy? Nie zginiemy, na szczęście, super. Pisaliście mi o turorze, widziałem, że już chcecie zobaczyć, jak tam on sobie radzi na tej swojej postaci na serwerze niemieckim. Nagram, tylko że wydaje mi się, że chyba skombię to jakoś ze statystykami jego z legendarnego lochu. Poproszę go może po prostu, żeby mi tam podesłał, bo wiem, że farmi bardzo, bardzo na tym legendarnym lochu. Już tam chyba około 300 razy ten legendarny loch zrobił. Więc po prostu poproszę go o screena jego statystyk i wtedy może nagram o nim odcinek. Kurde, tu dwa bufiki zmarnowaliśmy, no ale trudno. Może wtedy właśnie, tak jak mówię, nagram na jego temat odcinek i będzie to takie combo, że pokażę wam, jak sobie postać się radzi i przy okazji pokażę jego statystyki z legendarnego lochu, bo to, co on tam robi, to jest naprawdę dla mnie szok. Powiem wam tak, grzyby grzybami, to już pomijam ten fakt, ale siedzieć i robić tyle tego lochu, no ja nie wiem, ja robię nieraz 3-4 godziny i już naprawdę mi się nie chce, już chciałbym, żeby to się skończyło, już po prostu, o, tu bardzo fajny bufik nam się udało uzyskać, naprawdę już czekam, żeby już zdobyć te wszystkie itemki, po prostu przestać to robić. Strasznie słabe podejście z tego, co widzę, tak swoją drogą. Na turor, bo robi to po kilkaset razy, no dla mnie to jest wow, samo, no już tak jak mówię, pomijam aspekt grzybowy, ale samo zaparcie, żeby to tyle razy klikać, podziwiam, no ale dobra, to nieistotne, lecimy dalej. Co? Okej, mięśniaczek, pół HP mamy, no to niby łapka by była lepsza do góry, ale ten mięśniaczek niech będzie też okej. No i dobra, co tutaj ciekawego, mamy bossa, czy uda nam się go? Udało się, dobra, super, nie straciliśmy buffa na szczęście. Jak ten klucz jest tak późno, bo on jest w przedziale, na przykład między 30 a 40 pokojem, między 60 a 70 bodajże i tak dalej. Jak on jest późno, to trochę słabo. Co tu mamy? To jest strasznie słaba wada. Potężne klątwy też jest słaba. Szansa na klątwę, zatoczenie walk. Dobra, weźmiemy to, chociaż wszystkie trzy runy bardzo słabe, no ale niech już będzie. Ile razy się odrodziliśmy? 4, czyli 200 grzybów wydaliśmy. No ale dobra, trudno. Teraz jeszcze potrzebujemy jednego klucza, który nam coś nie leci. Boże, ale dramat. No i teraz chyba zginiemy, jak pójdziemy w lewo. Tak, no dokładnie, dobra, to nieważne. No to już mamy 250. No ale trudno, no. Zdarza się i tak. Lecimy dalej. Brakuje nam jeszcze jednego klucza, którego nie możemy do... Nie możemy go dostać, nie wiem czemu. Już chyba 6 z rzędu nie dało nam klucza potworków. No ale trudno, skoro tak to działa, no to bierzemy łapę do góry. Mogłem tam iść w lewo w sumie, no ale nie pomyślałem, o Boże, i teraz jeszcze ten debuff. Okej, no to teraz muszę próbować. Tragiczne jest to podejście, powiem wam szczerze, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy w ogóle nam się uda jeszcze zrobić, bo zobaczcie, że jak nam nie będzie się udawało uciekać, jak nie dostaniemy jeszcze tutaj ta skrzynka. Mam jednego klucza, ale chcę go sobie zostawić. Okej, tutaj pyk, tutaj mamy pyk, udało się. No dobra, trochę ta runa działa. Mamy w końcu jakieś drzwi odblokowane po długim, długim czasie. Tutaj pyk, no troszkę ta runa od ucieczki, no ale tu już, no i chyba będziemy musieli się jeszcze raz odrodzić. Chyba, że jakiś
leczonko może jeszcze tutaj. Dobra, no teraz to biorę, zdecydowanie już tego klucza używam. No i dobra, modlimy się, żeby nam się udało. Modlimy się, żeby pokonać tego bossa, żeby się nie musieć odradzać. No i się nie udało niestety. Bo ten boss, wiecie, zabiera tam chyba od 40 do 50% HP, jak się nie mylę. No ale nie udało się, ok. Więc teraz wezmę tak, no tragedia w ogóle. Strasznie słabe podejście nam siadło. No ale trudno, może dzięki temu dostaniemy pierścień i już nie będziemy musieli o tym myśleć. 8 prób na obecne podejście. Trzeba pamiętać, że tam mi się po nocy zregenerowało HP, no ale mimo wszystko dramat. No i mamy rękawice, niestety rękawice nam się bardzo nie przydadzą. Na Magusiu również je mamy, więc dajemy do toalety. No i zobaczmy, jak nas zwiadowcy. Plus 48 i tracimy tylko 87 pancerza, więc jak najbardziej podmienimy i będziemy musieli również podmienić tą runkę, którą mieliśmy akurat w tych rękawicach. To jest pyk, tutaj sobie damy odzysk klejnotu pyk, dobra. No i teraz tutaj rękawice zaczarujemy. No i dobra, myślę, że lecimy jeszcze raz, spróbujemy. Mamy darmowe pierwsze podejście. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Teraz jakaś rózga. Co w ogóle dzisiaj chce wiedźma? Wiedźma chce ubranka, w sensie klaty. No to za bardzo. Okej, to możemy wziąć. Zobaczmy. Mamy jakąś, ile jeszcze w ogóle rozmontowań? 2. Czy to nam się przyda? Tutaj mamy nową, więc nie, tu mamy nową, więc nie, a tu mamy starą, ale da nam tylko ewentualnie 20. No to rozmontowanie w takim razie. Lecimy dalej, no żadnych buffów w ogóle nie... O, teraz, no, teraz debuff. Znowu się zaczyna, świetne podejście na start, ale dobra, to jeszcze nie jest złe, dlatego że my i tak będziemy chcieli teraz walczyć, żeby zdobyć 4 klucze, więc tak czy siak byśmy nie uciekali, to chociaż tyle. Co tutaj dostaniemy? Jeden klucz za to, jeden klucz, dwa klucze, przepraszam, za to. To chyba weźmiemy to, i tak już tego golda tak mało nam leci na tym podejściu, że już totalnie nie ma co. I już mamy 4, możemy zacząć próbować uciekać, o ile nam się to uda. No nie wiem, już powiem wam tak, no jeszcze mi został wojownik, na którym będę to robił wielokrotnie. Nawet chyba dzisiaj sobie przysiądę do tego i powiem wam szczerze, że no już mam komplet na zabójcy, mam prawie cały komplet na magu, tak jak widzicie, no tylko tego pierścienia mi brakuje i coś się nie zanosi, żeby udało nam się to zrobić w jeden albo dwa razy, te 3 to jest najmniej, więc no coś słabiutko. Dobra, no i jeszcze teraz straciliśmy fajnego buffa, no ale okej, lecimy dalej. Zobaczymy, jak to tutaj nam pójdzie. No będziemy uciekać zdecydowanie. Tu może, tu minus jeden klucz jeszcze. Boże, nie mamy szczęścia, nie mamy. Ale to nic, przynajmniej widzicie, że mi też się nie zawsze udaje. Szansa na skuteczną ucieczkę git. Bo tam widziałem, że pod poniedziałkowym bodajże odcinkiem ktoś tam się spruł. A po co w ogóle wskazówki dla osoby, która grzybi? Przecież wskazówki to i tak ci nie zależy coś tam, bo i tak to robisz za grzyby, coś takiego. No tak, no bo jak ktoś robi za grzyby, to może wydać na każde podejście po 500 grzybów, bo nie musi w ogóle myśleć na przykład, jak to klikać, tylko klikać na pałę. No to słabe rozumowanie. Zresztą w tamtych wskazówkach też dużo rzeczy było dla graczy free to play. To tak jeszcze się odniosę może. No ale jak ktoś tego nie wyłapał, no to już trudno. Co ja z tym zrobię? Dobra, mamy mięśniaka na 8, tylko że mamy bardzo mało HP. No i właśnie teraz pytanie, czy ja chyba tego mięśniaka nie chcę, tylko będę chciał poszukać sobie kciuka do góry, tylko że oczywiście na 6 pomieszczeń dokładnie. No i okej, teraz spróbujemy się troszkę podleczyć. Teraz no, naprawdę jeden klucz i się nie udało wziąć. Boże, ale dramat. Lecimy dalej. Troszkę się podleczymy, tak jak mówię. No i może zaczniemy tutaj już walczyć powolutku. Mamy 3 klucze. Tu spróbujemy uciec. To nas jeszcze będzie biło. No i zginęliśmy. Ale ej, halo, 131 HP miałem. Czyli jeszcze nie padłem, nie padłem niby. Coś tam, jakiś błąd. No ale okej, lecimy dalej. Teraz sobie zaatakujemy, żeby mieć 4 klucza. Ile my już razy w ogóle zrobiliśmy? Jest to gdzieś 3, czyli 50 grzybów na razie. No ale przepraszam, niecałe 100 grzybów. No ale bardzo słabo kolejne podejście nam idzie, szczerze mówiąc, no ale trudno, to akurat nic złego. Okej, teraz dostaliśmy, jak widzicie, leczonko i epika, więc jak najbardziej git. Troszkę się odwróciło, tylko że tak, na niego mam rękawicę, która jest taka sama jak ta. Rozmontować już nie mogę, no więc niestety pozostaje nam sprzedać niestety, no i lecimy dalej. 4 kluczyki, czyli jest w miarę git, no i teraz oczywiście standardowo uciekamy. Jakby nam się druga runa trafiła na 40% ucieczkę po tym drugim bossie, no to by było
było niemalże idealnie, no ale takie podejścia też zauważyłem, że bardzo rzadko się zdarzają. A jest, zobaczcie, szansa na skuteczną ucieczkę z walki wzrasta o 40%, super, bardzo dobra runa, to jest już kolejna, czyli teraz jesteśmy praktycznie nietykalni, jeżeli chodzi o ucieczki, więc będziemy tylko i wyłącznie uciekać, natomiast no wiadomo, cztery klucze musimy mieć, tak czy siak, ale to tam może mięśniaczka sobie wezmę u tego sklepikarza. Natomiast kolejne, które się fajnie z tym kombi, to jeszcze jakby nam się po trzecim bosie trafiło, że za udaną ucieczkę dodaje nam klucz. To by było w ogóle już idealnie, no bo to jest chyba najlepsze combo, jakie tylko możemy trafić. Oczywiście najlepiej, żeby to było w takiej kolejności, że tam 40% 20 i klucz, a nie na odwrót, no bo 40% wiadomo, że lepszy jest na ten pierwszy etap niż samo 20, no ale i tak jest ok. Jak widzicie, wszystko nam siada bez większych problemów. Dobra, teraz sobie lecimy cyk. Przydałoby się w sumie trochę uleczyć, bo nie wiem, czy my bossa zrobimy z takim stanem HP, no ale trudno, jak się nie uda, no to się jeszcze zaraz odrodzimy, ale okej, z takiego tragicznego podejścia, jak widzicie, z odrobiną szczęścia może się to przerodzić w jedno z lepszych podejść, jak tak teraz patrzę, no ale to wszystko kwestia tego, czy jakieś leczonko dostaniemy. Dobra, nie mam czwartego klucza, to jest akurat błąd, ale może trzema i poszukamy sobie po prostu leczenia, to chociaż, kurde, dobra, lecimy tu i uciekamy, no no tutaj, okej, no leczenia już chyba nie dostanę, więc chyba się po prostu wywalę na bossie dokładnie. Czyli to będzie trzecie, przepraszam, moje odrodzenie, czyli 150 grzybów. No to też jest dobry wynik. To jest to samo, co w poniedziałkowym filmie, więc jak najbardziej git. To niestety musimy sprzedać. No i co my teraz mamy? No nie mamy niestety tego komba. Ale mówię, no jakby tutaj nam się jeszcze trafiło, że nam dodaje klucze po udanej ucieczce, to w ogóle idealne kombo. Byliśmy blisko, ale się nie udało. Pojawia się, dobra, tu są klątwy, więc nie. Klątwy są przerąbane, odradzam w ogóle. Nieudana próba ucieczki. O, to może być, bo nam się w sumie tak, no wydaje mi się, że tak, bo my teraz praktycznie mamy same udane próby ucieczki, więc ta runa nam się zdecydowanie przyda. No i okej, teraz już tylko i wyłącznie uciekamy i polujemy na 6 kciuków do góry u sklepikarza, u tego klucznika całego, no i chyba będzie git, chyba już będziemy mogli sobie po prostu do bossa dojść i mam nadzieję, że go pokonać bez większej ilości odrodzeń, mam, tak jak mówię, przynajmniej taką nadzieję. Dobra, klucz do góry, klucz do góry, kciuk do góry, w miarę szybko nam tutaj się wylosował, jak widzicie mam pełne HP, więc możemy jeszcze troszkę powalczyć z nimi ewentualnie, no chociaż już teraz mając takiego debuffa to chyba niekoniecznie. Kamień nam się do tajnego magazynu od razu dodał. 89 piętro, 90, mamy jeszcze jeden klucz. Jak będziemy mieli do wyboru, czy dostać jakieś obrażenia, o dokładnie, tak jak w tym momencie, to go oczywiście zużyjemy. To jest bardzo fajny buffik, jeżeli chodzi o naszą obecną sytuację. Także lecimy tutaj cyk, lecimy pyk, 0 kluczy już cały czas. 98, 99, no i setne. Tak jak widzicie, nie dostałem żadnych obrażeń, odkąd dostałem tą drugą runę, jeżeli chodzi o ucieczkę, więc no jest to naprawdę, naprawdę broken. No i zobaczmy, może pierścionek, może nam się uda, już będziemy mieli to z głowy. Cyk, no i niestety buciki. No jeszcze troszkę się będziemy tu musieli pomęczyć, no ale trudno. Kto nie ma butów? Butów nie ma chyba tylko zwiadowca tych nowych, jak tak patrzę, więc spróbujemy dla niego wylosować. No i się udało. Wow, i w ogóle ile pancerza na plus i nie musimy zamieniać runki, bo runka i tak była useless. Wszystko jest ok. No i dobra, to by było na tyle, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o legendarny loszek, to tak to po prostu wygląda. Zabójca już zrobiony, maguś bardzo, bardzo blisko, żeby już był zrobiony. Natomiast jeżeli chodzi o wojownika, to jeszcze nic tutaj kompletnie nie robiłem. Na pewno oczywiście będę chciał te trzy nowe itemki zdobyć, one pewnie w miarę szybko wylecą. A jeżeli chodzi o resztę, no to jakąś broń wymienić. Na pewno buciki bym próbował, bo już tu mi zwykłe dają, zobaczcie ile. No ale to zobaczymy jak pójdzie. Na pewno trochę grzybów na to przeznaczę, nawet dla samego Golda. To tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, oczywiście pamiętajcie o tym, zostawcie suba z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło i na Instagrama, o to w ogóle przede wszystkim. Linki macie w przypiętym komentarzu i opisie i możecie jeszcze pisać komentarze, jak tam wam idzie z tym legendarnym lochem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!